Witajcie Mielczanie. Przyjechaliśmy tu tyle kilometrów, gdyż w Szczecinku mamy ten sam problem, z którym borykamy się już kilkanaście lat. Stowarzyszenie Terra od 9 lat walczy z kronospanem o czyste powietrze. Z różnymi skutkami, ale cały czas idziemy do przodu. Podziwiamy was i zachęcamy jak najbardziej. Walczcie do końca, z determinacją. Musicie walczyć, bo to jest wasze zdrowie, wasze życie, wasze dzieci, które oddychają tym syfem w powietrzu. Nie pozwólcie na to. Nie może być tak, że ktoś, oszczędzając pieniądze, na drugą szalę kładzie nasze zdrowie. Bo to, czym oddychamy, jakim powietrzem oddychamy, ma wpływ na nasze zdrowie, na zdrowie naszych dzieci. Drodzy Państwo, niech ktokolwiek by powiedział w tej chwili, że nam się to nie uda, że to nie wyjdzie. Ja jestem przekonany, że razem możemy zrobić porządek z powietrzem, które jest zanieczyszczone. Czy się to komuś podoba, czy nie, zrobimy porządek i powietrze będziemy mieli czyste. Czyste dla nas wszystkich. Dziękuję. To jest właściwa droga. Urzędnicy się nie boją pism. Urzędnicy boją się tego, że wychodzicie na ulicę, bo to oni dają pozwolenia. I jeszcze jedno. Zarówno w Żarach, jak i w Strzelcach Opolskich mają te same problemy. Tam, gdzie jest ta fabryka, problemy są takie same. I proszę Państwa, tak jak koleżanka mówiła, tylko wychodząc na ulicę, tylko wywierając wpływ na polityków, bo oni się tylko was boją. Oni się nie boją nikogo, tylko was, jeżeli wyjdziecie na ulicę, jeżeli pokażecie swoją moc, a macie moc, bo ja to widzę, możecie przenosić góry i zrobicie to. Dziękuję wam bardzo. Media zadają nam pytanie, dlaczego protestujemy, dlaczego wychodzimy na ulicę. Odpowiedź jest krótka, mamy dość, chcemy czystego powietrza. Od 20 lat jesteśmy truci przez tą firmę. I niestety, ale w tym okresie nikt nie wystąpi w obronie nas, mieszkańców. Dlatego postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i ponad podziałami, niezależnie od sympatii politycznych czy religijnych, zjednoczyliśmy się we wspólnym celu. Jacek Kaczmarski. Zabijają ich powoli, zabijają mimochodem, nie przeraża i nie boli. Pełzająca śmierć pod progiem, wokół studni na podwórku, mokre buzie roześmiane, dziecko kijem goni kółko. Ono też jest zabijane, na poddaszu przy lunecie. Siwobrody gnie się mędrzec, tropi prawdy we wszechświecie. I on też zawity będzie, w ciemnej bramie stoi szpicer. Czas na służbie wolno płynie, całą widzi stąd ulicę. Nie zobaczy, kiedy zginie, a świat się zastanawia. A świat zachodzi w głowę, czy obraz to bezprawia, czy się wykuwa nowe. Zabijają ich spokojnie, zabijają ich jak leci. Już nie trzeba iść na wojnę, żeby stawić czoła śmierci. Żyć wystarczy jak się żyło, modlić się o święty spokój, kopać grządki, kochać miłość, nic nie wiedząc o wyroku. Trzeba się ubierać ciepło, jeść z umiarem, ważyć słowo, dbać by życie nie uciekło, zanim się nie umrze zdrowo. Jeśli huknie coś lub błyśnie, nie dać się ogarnąć grozą. Co ma tonąć, nie zawiśnie, zawsze przyjdą i wywiozą. Świat na to sprawdza, pyta, świat na to nic nie może. Świat się nadziei chwyta, że to zrządzenie Boże. Zabijają ich nie wiedząc, że ich właśnie zabijają. Zabijają śpiąc i jedząc, patrząc, słysząc, nie pytając. Zabijają nas tą śmiercią, ku rozrywce, ku przestrodze, ku nauce naszym dzieciom, co się nigdy nie urodzą. Dzisiaj na ten temat bardzo dużo mówi się w kraju, mówi się o smogu, mówi się o tym, że trzeba dbać o jakość powietrza, dlatego że ten problem jest obecnie w Polsce bardzo nagłośniony, a u nas smog jest cały rok. Tam, gdzie zabiją z zakładu, ten smog. We'll be right back.
Cały czas to się po prostu nie zmieni. U nas będzie po prostu to samo. Kronospan pozwie naszych urzędników za to, że próbują wstrzymać pozwolenie zintegrowane. Zobaczycie, że tak będzie. Przeczytajcie sobie wnioski, co tam pisze. Oni nic, tylko wszystko wnioskują. Chcą zawnioskować, żeby więcej godzin było przyznane na tak zwane limity awaryjne, rozruchowe, a limity zatrzymania i tak zwany płomień, który się będzie wydobywał. To się nie skończy. Zobaczycie. Elektrofilt nie może buchać płomieniem, to jest zrozumiałe. Więc ten płomień zostanie przechwycony przez emitor E6, emitor awaryjny. I stamtąd przez chwilę będzie leciał czarny dym. To będziemy nadal obserwować, to się nie skończy, ponieważ to jest taka produkcja i taka technologia. To jest prymitywna technologia i nie ma innej na świecie. Dlatego ten zakład musi opuścić granice tego miasta. Ma prawo funkcjonować, ale nie tak blisko. Nie może funkcjonować tak blisko osiedli. Nie mogę pozwolić na to. To drewno przywożone jest z całej Polski. Nie wiemy stąd. Puszczy! W sumie to chciałbym, żeby było przywożone z Puszczy, bo by było ekologiczne. Oni przywożą drewno z rozbiórek. Rozbierają mosty, stare budynki i to po prostu tu przywożą. I to wszystko nazywają biomasą. Oni nie palą plastików. Oni po prostu palą drewno, które jest impregnowane na różnych budowach. I to się po prostu pali. Jeżeli się trafi plastik, to jest to plastik ukryty, który musi się trafić, bo wiadomo, że w stercie drewna, która przywożona jest z rozbiorek, może się trafić kawałek plastikowego okna. Tego nikt nie wyłapie. Metal zostanie wyłapany, ale plastiki nie. Kawałek worka, tworzywa sztucznego. To wszystko się spali i zostanie wyemitowane do naszego powietrza. Nie możemy pozwolić, żeby ten zakład był w takiej odległości od szkoły. To jest niecały kilometr od najbliższego placu zabaw. Jeżeli w tamtą stronę jest kierunek wiatru, po prostu wszystkie dzieci zabierane są do szkoły do środka, a okna są zamykane. I tak się dzieje aż do przeczekania czasu, kiedy zmieni się kierunek wiatru. My żyjemy od prognozy do prognozy. Ja, żeby móc pobiegać, muszę najpierw otworzyć okno i popatrzeć, w którą stronę wieje wiatr. Żeby ten zakład kontrolować następne lata. Chcemy żyć w spokoju.
też kłamie. To jest tak zakłamany zakład, że nie da się mu już wierzyć. Myśmy czekali cierpliwie. Najpierw przez 10 lat ta firma nazywała się Mello. Mieli pozwolenie na 10 lat. Każdy liczył, że oni się stąd po prostu zwiną, jak to pozwolenie się skończy. Niestety jest to firma, która dysponuje ogromną kasą, więc wiedziała, gdzie włożyć gotówkę, żeby zostać na kolejne 10 lat. Zmieniła nazwę na Kronospan, żeby unikać płacenia podatków. I po prostu trują nas do dzisiaj. Kłamią nas przez całe 20 lat. Dlatego mieszkańcy mają już tego dość. Są umęczeni i niestety po 15-20 latach pojawiają się pierwsze choroby, które właśnie są spowodowane emisjami trucizny trujących związków właśnie przez ten zakład. Dlatego ludzie już mają dość. Bo te trucizny objawiają się z reguły po 15-20 latach emisji. Akurat mija 20 lat działalności tego zakładu. W Mielcu dzieci chorują na astmę, na atopowe zapalenie skóry, na alergie, na zmiany nowotworowe. To jest coś niepojętego. Nie tylko dzieci, umierają młodzi ludzie i to masowo. Chorują zwierzęta. Nie da się tego dłużej wytrzymać. Nie możemy na to pozwolić. Świadomość ludzi bardzo wzrosła, bo sami na własnej skórze... Zabijacie nas! 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 Przez 20 lat cały czas jesteśmy omamiani jakimś... wizerunkiem firmy, która wprowadza w powietrze tylko parę wodną. Czy to jest para wodna? Nie! To jest truciciel największy w Mielcu! Nie! Truciciel! 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 Jest nas około 11 tysięcy, 12 tysięcy ludzi. To znaczy, że tak prawdę powiedziawszy, co piąty mieszkaniec wziął udział w dzisiejszym proteście. Dzisiaj protestujemy i może warto zapytać, co dalej? Czy będziecie protestować do skutku? Tak. Jesteśmy konsekwentni w swoich działaniach, jakie podjęliśmy, prawda? Do tej pory Mielec w żaden sposób nie wyraził w takiej formie protestu, sprzeciwu przeciwko tej firmie. Jest nas tak dużo, że dzięki mieszkańcom mamy potężny argument w ręce, by trafić do polityków, do urzędników i osiągnąć swój cel. Na pewno to nie będzie łatwe, ale jesteśmy zdeterminowani i się nie poddamy. Czy czujecie konkretnego władz samorządowych bądź wojewódzkich? W tym momencie w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Przez 20 lat, przez cały ten okres, kiedy miały miejsce, kiedy w Polsce rządzili różni przedstawiciele partyjni, nic się nie zmieniło. W tym momencie przekazujemy jasny przekaz. To musi się zmienić. Oczekujemy zmian przepisów prawa, które umożliwią zamknięcie tego typu zakładów, ewentualnie wdrożenie rozwiązań uniemożliwiających zatruwanie środowiska. Tak jak jest to w tym momencie na tą skalę. A tu wybieracie się też na to spotkanie, że przez tyle lat żadna instytucja nie była w stanie sobie z nimi poradzić. Ja myślę, że żadna instytucja przez te 20 lat nie chciała sobie z nimi poradzić. Możliwości były. Były takie możliwości, natomiast nie było woli. Dobra, to jeszcze raz, czy wybieracie się potem na spotkanie? Ja na chwilę obecną nie wiem, w którym miejscu, gdzie będzie to spotkanie, dlatego też w pierwszej kolejności chcę zadbać o bezpieczne rozejście się uczestników. To jest dla nas priorytet. Myślę, że spotkania będą, może nie w dniu dzisiejszym, ale w kolejnych dniach. To nie jest właściwy moment, żeby się w tym momencie spotykać. Najpierw ludzie muszą bezpiecznie wrócić do domu. Zobaczcie, jaka jest masa. 1/5 miasta wyszła na ulicę. Czy to ostatni protest, czy będzie do skutku? I drugie pytanie, czy pana przekonuje to, co jest tutaj na Telebinie? Jak państwo możecie zauważyć, Telebin, który mówi, że mamy korzyści dla środowiska dzięki wdrożeniu różnych rozwiązań przez tą firmę, prawda? To jest kłamstwo żywe oczy, prawda? Ta firma cały czas truje. Ilość dymu wydobywających się z tych kominów na pewno nie poprawia środowiska. Sami państwo, pytają państwo, jakie mamy podejście do tych rozwiązań. Dobrze, że w ogóle firma idzie w kierunku poprawy. Natomiast mieszkańcy jasno i wyraźnie dali sprzeciw temu, co firma deklaruje. Podczas naszego przemarszu widzieliśmy jeden baner,
który został oblany farbą i krótki był napis, co mieszkańcy myślą na temat firmy, ich deklaracji, zwłaszcza jeżeli chodzi o korzyści dla środowiska. Pojawiły się tam słowa kłamcy i oszuści. Takie podejście mają w tym momencie mieszkańcy w stosunku do tej firmy. A jeszcze jak nasi pan przedstawił? Będziemy. Czego ziomy? Jako kto? Organizator. 3, 4. Nie! 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 Słabo! Nie! Słabo! No nie! 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 Jedno wielkie nie na tego kronosypu! 3, 4. Nie! Nie!